Czy rynek opon jest atrakcyjny? Tym jednym z większych wyzwań jest właśnie pozyskanie młodych e, pracowników, nierzadko są to opony 18-19 calowe, nawet na e, niewielkich pojazdach miejskich czy, czy crossoverach. I myślę, że ta bariera wejścia do tego, żeby uczestniczyć w wyścigu, jest, e, jest naprawdę bardzo niska. Jaką wiedzę oni powinni e, posiadać na temat opon? Jeżeli ktoś będzie go na imprezie pytał, Czym się zajmujesz, to on będzie mógł z pełną świadomością i będzie to prawda, odpowiedzieć bezpieczeństwem. Zdecydowanie tak. Dzień dobry, to jest Motofocus TV. Trwa wyścig talentów. Jest to unikalny w skali branży konkurs, ponieważ jest przeznaczony dla uczniów szkół zawodowych, techników o profilu motoryzacyjnym. Dlaczego jest taki unikalny? Choćby dlatego, że w puli nagród znajduje się 260 tysięcy złotych, a nagradzani będą nie tylko uczniowie, ale także ich nauczyciele. Duży rozgłos ten konkurs zyskuje także dlatego, że jest wspierany przez różnorodne instytucje, stowarzyszenia, uczelnie wyższe, ale także przez producentów z branży motoryzacyjnej. Przedstawiciela jednego z tych producentów mam dzisiaj w studiu. Jest to pan Kamil Klimaszewski z firmy Bridgestone. Dzień dobry. Dzień dobry. Pomówimy sobie o tym, dlaczego producent opon zdecydował się wesprzeć tę edukacyjną inicjatywę, a także będzie nieco o oponach, o tym ile uczniowie takich właśnie szkół motoryzacyjnych powinni wiedzieć o oponach. Nie zabraknie także tematu bezpieczeństwa, ponieważ jak zapewne wiecie, producenci Mienia uwielbiają o nim mówić. Zapraszam. Zanim jeszcze zaczniemy naszą rozmowę, to przypomnę tym, którzy nie zetknęli się jeszcze z konkursem wyścig talentu, o co, talentów, o co tam właściwie chodzi. Jest to konkurs w 100% online za pośrednictwem takiej platformy Xpertis, gdzie realizowane są quizy wiedzowe. Są tam pytania przygotowane przez branżowych ekspertów. Konkurs jest podzielony na etapy miesięczne. W każdym z nich można już wygrać nagrody, a najlepsi awansują do wielkiego finału pod koniec roku szkolnego. Gdzie będzie można zdobyć 10 tysięcy złotych żywej gotówki, plus inne nagrody, jeśli się zwycięży? Więc jest naprawdę o co walczyć. Dużo firm, ponad 60 już zdecydowało się wesprzeć ten, tę inicjatywę, ten konkurs. Więc pierwsze pytanie dla mojego gościa: dlaczego Bristol zdecydowało się na taki krok, zwłaszcza że został patronem strategicznym, czyli jednym z najważniejszych tegoż konkursu? Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję przede wszystkim za zaproszenie do do projektu, do wyścigu talentów. Tak jak Pan wspomniał, Bridgestone to producent opon, no ale poza produkcją opon elementem naszej strategii i naszej filozofii działania jest też właśnie rozwój, e, wspieranie talentów. W związku z tym ten projekt, ten program świetnie się wpisuje także w to, co robimy de facto na, na całym świecie. Cieszę się, że teraz w Polsce możemy dołączyć do, do tak ciekawej inicjatywy i, i być bycie, jej częścią. Ja też podzielę się swoją taką osobistą refleksją. Uważam, że współpraca biznesu i instytucji edukacyjnych, czy to są szkoły techniczne, czy uczelnie wyższe, no może przynieść tylko dobre efekty. Następuje transfer wiedzy, wymiana doświadczeń, i myślę, że producenci, e, będąc e, tymi motorami rozwoju napędowymi, są w stanie bardzo, w bardzo ciekawy sposób uzupełnić tą wiedzę, którą pozyskuje się w szkołach czy nauczeniach. Właśnie, bo jaki jest cel tego konkursu? Jednym, jednym z głównych, a może podstawowym celem jest to, żeby zachęcić młode pokolenie do pracy w branży motoryzacyjnej. Nie chodzi tylko o to, żeby za sprawą tych nagród nabić komuś kieszenie, tylko o to, żeby zachęcić do tego, żeby w tej branży pozostać. Jak już się zdobędzie tę wiedzę, która jest potrzebna do zwycięstwa w konkursie to tutaj wiele firm na pewno chętnie na takich młodych absolwentów otworzy swoje ramiona, bo problem z brakiem rąk do pracy jest dosyć duży na naszym rynku. Bristol ma w Polsce cztery fabryki, jeżeli nic się nie zmieniło i moje informacje są aktualne. Jak dwie duże i dwie małe, ale macie także swoją sieć warsztatów First Stop. Tutaj inny profil pracownika jakby jest potrzebny. Czy także borykacie się z tym powszechnym w branży problemem? Tak, oczywiście jako, jako producent jest to, jest to dla nas duże wyzwanie, natomiast tak jak Pan wspomniał, w ramach grupy Bridgestone rozwijamy sieć franczyzową, sieć serwisów mechanicznych, jest to First Stop. W tej chwili w sieci jest zrzeszonych ponad 120 serwisów i często prowadząc rozmowy z naszymi partnerami właśnie z sieci słyszymy, że tym jednym z większych wyzwań jest właśnie pozyskanie młodych pracowników. Do pracy w serwisach i często niestety słyszymy, że jest to też problem, jeżeli chodzi o nowe inwestycje czy rozwój działalności. Tak? No jest to jeden myślę z podstawowych czynników, który też naszych klientów wstrzymuje przed tym, żeby inwestować, żeby rozwijać swoje biznesy. To jest oczywiście ważny problem. Dla tych, którzy chcieliby dołączyć jeszcze do konkursu, bo on ruszył na początku października, to nie zniechęcajcie się, ponieważ konkurs jest etapowy, jak wspomniałem i w każdej chwili tak naprawdę można dołączyć. Wystarczy osiągnąć bardzo dobry rezultat w finale miesięcznym, żeby do wielkiego finału trafić i zawalczyć o nagrody. Wspomniałem, że jest realizowany ten konkurs poprzez taką platformę Expertise, platformę wiedzową, z której może skorzystać w zasadzie każdy. Nie każdy może wziąć udział w konkursie, bo on jest tylko dla uczniów, ale z platformy korzystać można. I jak się za dowiedziałem, nasz dzisiejszy gość chciał się dobrze przygotować do, naszego, do naszej dzisiejszej rozmowy i także skorzystał. Jak wrażenie? Tak, skorzystałem i muszę powiedzieć, że korzystam po zalogowaniu się na ten moduł treningowy i, i szczerze mówiąc jestem pod wrażeniem. Po pierwsze, jak łatwo obsługuje się tą platformę, po drugie, jak szeroki jest zakres pytań z różnych dziedzin, więc no, to doświadczenie jako użytkownika jest na pewno bardzo pozytywne i, i myślę, że ta bariera wejścia do tego, żeby... Uczestniczyć w wyścigu jest, jest naprawdę bardzo niska. A Polek pan na jakimś pytaniu z branży oponiarskiej. Z branży oponiarskiej nie, natomiast przyznam się szczerze, że też rozwiązywałem, odpowiadałem na pytania z innych branż, no i tam już nie było tak łatwo. Także pytania zmuszają do refleksji, do zastanowienia się, no i też presja czasu, która. Powoduje, że trzeba odpowiadać dosyć szybko, więc myślę, że ta weryfikacja wiedzy jest naprawdę na, na dobrym poziomie. Tak, ja dostałem taki pakiet wiedzy od organizatorów, ponieważ przed naszym spotkaniem zapytałem, jak tam idzie ten konkurs. Tutaj taka ciekawostka, że jest tworzona taka lista pytań, na które uczestnicy odpowiadają najczęściej nieprawidłowo. Zostanie ona przygotowana. Myślę, że w momencie emisji filmu może już być gotowa, gdzie się podlinkujemy, czy na ekranie, czy w opisie. Filmu, czyli takie najtrudniejsze pytania z tych ponad 3,5 tysiąca pytań, które są na platformie przygotowane przez około 90 ekspertów z branży. Teraz przejdziemy już do rozmowy o oponach. O tym, w tym temacie pewnie pan się czuje zdecydowanie najpewniej, bo właściwie powinniśmy ustalić, jeżeli jesteście producentem opon, producentem ogumienia, to pewnie macie jakieś oczekiwania względem tychże uczniów, którzy będą brać udział w konkursie. Jaką wiedzę oni powinni e, posiadać na temat opon? Jeżeli chodzi o tą wiedzę, którą e, myślę każdy absolwent szkoły e, technicznej powinien posiadać na temat opon, ja bym podzielił to na dwa, dwa obszary. Z jednej strony jest to wiedza związana z doradztwem, ponieważ na rynku Mamy wiele dostępnych produktów, wielu producentów, wiele różnych aplikacji. W związku z tym no to doradztwo jest bardzo istotnym elementem, ponieważ z tego wynika później zadowolenie klienta. Tak? Musimy pamiętać o tym, że opona, jakimi się większość yy, yy, części samochodowych, to jest produkt, ale z drugiej strony również i usługa i doradztwo, więc to jest niewątpliwie istotne, żeby dorodzić klientowi odpowiednie rozwiązanie, czy to... Ma być opona bardziej powiedzmy sportowa, czy bardziej przeznaczona do jazdy turystycznej. Tutaj rozpoznanie tych potrzeb klienta jest niewątpliwie bardzo istotne. Z drugiej strony no, są to podstawowe um, obszary związane już z parametrami technicznych opon, czyli indeksy nośności, prędkości, e, średnica osadzenia e, i podstawowe elementy związane z obsługą czy z montażem e, opony, czyli wyważenie, optymalizacja koła. No musimy pamiętać o tym, że rynek się mocno zmienia i tutaj ten transfer wiedzy jest niezbędny do tego, żeby w odpowiedni sposób obsłużyć klienta. Zmieniają się także urządzenia do obsługi opon, co jest istotne, bo dotychczas właśnie ten rynek wymiany opon kojarzył się z, co by nie mówić, ciężką pracą. I rzeczywiście nie jest to łatwe zadanie, ale te współczesne urządzenia oferowane przez producentów mają windy, specjalne podnośniki. Trochę łatwiej jest dzisiaj obsługiwać opony. Nie ma zresztą innego wyjścia, bo koła rosną, tak jak tutaj mamy na ekspozycji. Tak. Powiedzmy sobie, pewnie kiedy produkowaliście tę ekspozycję, to to była taka jedna z największych felk, jakie były dostępne na rynku. Dzisiaj już pewnie jest taka no, średnia, standardowa. Koła rosną, zatem i urządzenia się zmieniają, i także jest więcej elektroniki, systemy TPMS, to też trzeba umieć kalibrować. Wydaje mi się, że dzisiaj rola wulkanizatora się bardzo zmienia. Tak, zdecydowanie tak są. Te zmiany też bym podzielił na dwie grupy. Z jednej strony są to zmiany, które wynikają z regulacji prawnych i to są czujniki ciśnienia TPMS, o których Pan wspomniał. To są także etykiety, które pojawiły się na oponach ponad 10 lat temu, więc to powoduje też, że klient-odbiorca otrzymuje podstawowe informacje na temat, na temat parametrów opon, więc to jest jedna, jeden kierunek tych zmian. Który wymaga oczywiście od strony serwisów odpowiedniego przygotowania. Drugim kierunkiem są zmiany technologiczne, które dyktowane są głównie poprzez właśnie współpracę producentów opon z producentami pojazdów. Tak jak Pan wspomniał, główną tutaj głównym trendem jest to, że e, średnice osadzenia rosną. Jeżeli spojrzymy na rynek e, wtórny, no to nadal opony 15-16 calowe stanowią dużą część tego rynku. Natomiast jak e, spojrzymy z perspektywy nowych pojazdów, które pojawiają się na rynku, no to tam. W zasadzie 14-15 calowych kół już nie ma. Nierzadko są to opony 18-19 calowe, nawet na niewielkich pojazdach miejskich czy, czy crossoverach. Tak opona 20-21 czy nawet 22 cal już w tej chwili nie jest rzadkością, a to wymaga naprawdę zainwestowania w sprzęt i, i, i w ludzi, żeby, móc w stanie taką, żeby być w stanie taką usługę wykonać. Czy rynek opon jest atrakcyjny? To jest takie pytanie, właśnie dla pana, jako osoby, która w nim pracuje od dłuższego czasu. Bo ja mam takie wrażenie, że uczniowie szkół mogą stwierdzić, że no jest dużo fajniejszych zawodów do wykonywania niż obsługa ogumienia. To jest tylko jeden element samochodu. Wiadomo, lepiej być influencerem czy TikTokerem w dzisiejszych czasach. Ale wydaje mi się, że jest coś, co mogłoby zainteresować takich młodych, młode osoby tą branżą. Jak pan uważa? Tak, no opona jest jednym z elementów e, mm, samochodu, natomiast e, jest tym elementem, który w największym chyba stopniu odpowiada za bezpieczeństwo, ponieważ jest to element pojazdu, który jako jedyny ma kontakt e, z podłożem. To się musiało pojawić. To się musiało to pojawić, to, że każdy komunikat dotyczący ogumienia musi paść. Ale dodam jeszcze, jeszcze ciekawostkę, że powierzchnia styku czterech... Opon z podłożem jest równa karce A4 w takim średnim pojaździe kompaktowym, tak? W związku z tym od tego zależy naprawdę nasze bezpieczeństwo. Natomiast oczywiście opona współpracuje z wieloma innymi systemami pojazdu, tak? to są systemy bezpieczeństwa, takie jak ABS, ESP czy, czy wszelkiego rodzaju systemy kontrolujące trakcję. także zawieszenie, więc no, musimy rozpatrywać oponę jako e, część całego systemu zawieszenia i wszystkiego, co związane z kołem a nie tylko jako, jako odrębną część zamienną powiedzmy do, do pojazdu. Tak? Także wiedza i doświadczenie w temacie opon no, też pomaga w diagnostyce i w obsłudze pojazdów w szerszym zakresie niż tylko opony. Czyli jeżeli taki absolwent zostanie powiedzmy specjalistą od obsługi opon, to jeżeli ktoś będzie go na imprezie pytał, czym się zajmujesz, to on będzie mógł z pełną świadomością i będzie to prawda odpowiedzieć bezpieczeństwem. Zdecydowanie tak. No i też pamiętajmy o tym, że zachęcanie młodych ludzi do pracy w tej branży jest po prostu w interesie firm motoryzacyjnych, takich jak Wasza, no w interesie naszego portalu również, dlatego też Motofocus został patronem medialnym wyścigu talentów. Jak można było by pewnie z treści tej rozmowy już się domyślić. Tak, ja tu muszę powiedzieć, że z tym, doświadcze z tym zachęcaniem mam pewne doświadczenie. Podzielę się taką osobistą historią. Kilka lat temu Mój syn, będący wtedy w drugiej albo w trzeciej klasie szkoły podstawowej, powiedział, że pani wychowawczyni wyszła z taką inicjatywą, żeby zaprosić rodzica do zaprezentowania tego, czym się na co dzień zajmuje, branży, w jakiej pracuje. Więc ja się długo nie zastanawiałem i zgłosiłem się na ochotnika. Przygotowałem się solidnie do tych zajęć, łącznie z rekwizytami. Zabrałem ze sobą przekroj opon, kilka ciekawych slajdów. I naprawdę byłem zaskoczony, jak te dzieci w trzeciej klasie przez 45 minut słuchały tego, co miałem do powiedzenia. I nawet dzwonek na przerwę nie zakończył tych zajęć, bo one trwały jeszcze kilka minut, były pytania. Mam nadzieję i wierzę, że kogoś może wtedy zainspirowałem i ktoś będzie kontynuował naukę czy karierę w branży motoryzacyjnej, a być może trafi do, do któregoś z naszych serwisów. Może to jest właśnie metoda, trzeba zaczynać tę edukację już od podstawówki. Szczerze mówiąc, to też mój syn, jest sześcioletni, interesuje się bardzo kołami i oponami, jakie y, gdzieś tam mamy w garażu i zawsze na wymianę opon ze mną jeździ. A potem gdzieś to się zatraca w człowieku, bo jak ja. widać, absolwentów jest mało tych, którzy chcą branży. Ja myślę, że branża motoryzacyjna też pozwala wielu osobom łączyć pasję z, z pracą, i tą pasją myślę, musimy zarażać tych młodych adeptów i, i uczniów. Bez wątpienia. Na koniec naszej rozmowy będę chciał jeszcze przedstawić kilka takich ciekawostek, które dostałem od organizatorów. Okazało się, że Wyścig Talentów jest promowany także drogą tradycyjną. Rozesłano plakaty plakaty do szkół, łącznie do 900 szkół. Nie wiedziałem, że aż tyle szkół w Polsce zajmuje się, kształci w tematyce motoryzacyjnej. Pewnie gdzieś ten plakat pokażemy, być może na ekranie, jeżeli nasz grafik będzie miał wyjątkowo dobry dzień dzisiaj. Ale także są pewne szpileczki wbijane uczestnikom tegoż konkursu przez organizatora, bo okazuje się, że jest to nie tylko konkurs wiedzowy, ale także swego rodzaju test na inteligencję. Nie wszyscy uczestnicy zrozumieli zasady, które są dostępne na stronie www.weściktalentów.pl, która być może nam tutaj zaraz gdzieś tam wjedzie na ekran. Chodzi o to, że pierwszym kryterium do klasyfikowania, bycia sklasyfikowanym w tym konkursie jest poprawność odpowiedzi. Natomiast niektórzy uczestnicy mało zwracają uwagę na poprawność, po prostu lecą, żeby jak najwięcej rozwiązać tych quizów i nabić jak najwięcej punktów. To nie uda wam się awansować prawdopodobnie do wielkiego finału, bo kryterium poprawności jest tutaj najważniejsze. Jeżeli ktoś tak robił, to jeszcze ma czas, żeby poprawić swoje postępowanie, się zreflektować. Czytajcie regulamin. To jest na pewno ważne. Bridgestone jest jednym z 60 patronów tegoż konkursu. Czy zamierzacie jakoś informować w, swoim, w swojej organizacji także o tym, że jesteście, że wsparliście taką inicjatywę? Tak, zdecydowanie tak. Będziemy wykorzystać wszystkie dostępne kanały komunikacji, które mamy ale chciałem się też podzielić się bardzo ciekawą i taką inspirującą e, informacją. Dostaliśmy wiele sygnałów z serwisu właśnie z sieci Fairstop, która bardzo wspiera ten projekt i wiemy, że już część serwisów lokalnie podejmuje działania z, z, ze szkołami, z technikami e, samochodowymi w celu właśnie zachęcenia i wypromowania tej, tej idei. Także myślę, że na wielu polach też i tych nowoczesnych kanałów komunikacji, ale też tych tradycyjnych poprzez zaangażowanie naszych partnerów w, w miejsca, gdzie, gdzie mają serwisy, gdzie świadczą usługi, sprzedają produkty, że też tam ta zachęta będzie i wiem, że, że duża część z nich jest w to zaangażowana. Być może ten konkurs stanie się takim po prostu pretekstem do tego, żeby zaangażować biznes do współpracy ze szkołami, żeby utworzyć jakąś taką mić porozumienia. Wydaje mi się, że to jest jeden z najważniejszych problemów naszej branży. Że szkoły są, no jednak troszeczkę w innych czasach żyją, biorąc pod uwagę to, jakie mają wyposażenie, jeśli chodzi o placówki warsztatowe, którymi dysponują. Na biznes, wiadomo, oczekuję od, te, od szkół, żeby, żeby ich ambasadorzy byli dobrze wykształceni, ale no jednak wydaje się, że samo ministerstwo tutaj problemów nie rozwiąże. Trzeba po prostu współpracować. Ja myślę, że musimy robić to, na co mamy wpływ. Na ten obszar akurat mamy wpływ. Uważam, że tym istotnym, taką unikatową cechą tego projektu jest to, że angażuje też nauczycieli, co jest moim zdaniem istotne, bo wtedy łącząc uczniów, nauczycieli, biznes, no myślę, że jesteśmy w stanie naprawdę wykreować dużą wartość. Z wątpienia i nauczyciele mają tutaj pewną motywację, ponieważ także mogą dostać nagrody. Jeżeli oczywiście ich uczniowie będą zdobywać dobre wyniki w tym konkursie, który, jak już wspomniałem, odbywa się całkowicie online, możecie do niego dołączyć w każdej chwili. Przeczytajcie informacje na stronie www.wyścigtalentów.pl i tam także jest formularz rejestracji do konkursu, zatem wszystko przed Wami, działajcie. Za dziś już dziękuję. Moim gościem był pan Kamil Klimaszewski z firmy Bridgestone. Dziękuję, dziękuję za przybycie do naszego studia. A z Wami widzimy się już wkrótce w kolejnych odcinkach Motofocus TV. Zostawcie łapkę najlepiej w górę, zasubskrybujcie nasz kanał, może jakiś komentarz, wtedy będzie większa szansa, że algorytm pokaże Wam nasze kolejne odcinki. Zachęcam zatem i do zobaczenia.